Mówią na mnie gruby, a to dlatego, że mam grubego... Ej, to oglądają dzieci. Minigana. Niektórzy myślą, że jem tylko kanapki. Może. Może. Jednak to oni łykają moje kule. You are dead. Dokładnie tak, więc witam, a jestem Siegfried Q, a to jest Team Fortress 2, dokładniej wesoły poradnik Team Fortress 2 2016. Wszystko dość pewnie wiecie z tytułu i z kanału, na jaki weszliście, żeby ten filmik obejrzeć. I również pewnie dowiecie po tytule i po tym, co przed chwilą wam pokazałem, będzie to poradnik z podstawowych broni grubego. Znaczy nie podstawowych, ze wszystkich broni grubego, które mają różne właściwości. Grube ma 3 sloty wyposażenia, jak większość klas zresztą. W pierwszym slocie ma z reguły jakiś karabin, zazwyczaj minigana, w drugim slocie ma jakąś strzelbę bądź jedzonko, o czym za chwilkę, a w trzecim slocie używa z reguły pięści z jakąś modyfikacją w postaci rękawiczek albo czegoś, co po prostu może zmienić obrażenia zadawane przez zwykłe ciosy pięściami. Jak widzieliście przez chwilę, strzelałem z minigana, może pokażę tu jeszcze sloty, wszystkie 3. Minigun podstawowy jest całkiem spoko bronią, jednak ma swoje i wady i zalety, jak wiadomo. Zaletami jest to, że strzela naprawdę szybko, jest to najszybciej strzelna broń w grze, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak mówi w końcu Heavy w swoim midę, Heavy kosztuje 400 tysięcy dolarów, żeby strzelać z tej broni przez 5 sekund. 5 sekund. It costs 400,000 dollars to fire this weapon. For 12 seconds. 5 sekund. 12 seconds. Albo jakoś tak. No więc na prawym przycisku myszy rozkręcamy broń. Jak widzicie, gdy trzymam, to broń tylko się kręci, nie robi nic. Większość broni nie zużywa w ten sposób amunicji. Jest gotowa do strzału. Teraz gdy nacisnę lewy przycisk myszy, zaczynam ostrzeliwać przeciwnika. Bądź w tym wypadku ścianę. Jeżeli zrobię to nie przygotowując wcześniej broni, to po naciśnięciu lewego przycisku myszy, jak widzicie, muszę chwilę odczekać, zanim będę mógł wykonać ostrzał na mój cel. Jest to bardzo ważne, żeby wyczuć, kiedy powinniśmy przygotować sobie broń, a kiedy po prostu powinniśmy wyruszyć bezpośrednio na przeciwnika, żeby go zniszczyć. Że tak powiem, szybszym atakiem, ponieważ rozpoczęcie ostrzału miniganem możemy przez ułamek sekundy użyć jeszcze w locie. To jest taka ciekawostka, więc gdy podskakujemy, teraz spróbuję wam to zaprezentować, o tutaj, i w locie już, o widzicie, zacząłem rozkręcać, więc zanim wylądowałem, to już zacząłem strzelać. Trzeba również pamiętać, że jeżeli na prawym przycisku myszy rozkręcamy minigana, to po pierwsze jesteśmy wolniejsi i bardziej podatniejsi na atak, no ale po drugie, tak jak powiedziałem, wtedy każdokrotne naciśnięcie lewego przycisku myszy spowoduje wyplucie przez nas, że tak powiem, zestawu pocisków. Bardzo przydatna rzecz, ale może przejdźmy do pozostałych broni. Na dwójeczce mamy coś tak bardzo standardowego, że chyba połowa postaci w Team Fortressie jest to wyposażona, czyli najzwyklejsza w świecie strzelba, tudzisz shotgun, jeśli ktoś woli. W tym, że shotgunie nie ma niczego specyficznego, czego by nie można zobaczyć u innych klas, od po prostu strzelamy sobie i tyle. Ojojoj. No i są pięści, również nie ma z nimi, nie mają prawie nic szczególnego poza drwiną, ale o drwinach, tak jak już kiedyś mówiłem, będzie osobny odcinek. Może sprawdźmy w takim razie pozostałe bronie. Natasza, czyli mój ulubiony minigun dla grubaska, może w tym wypadku. Atak paniki już wam pokazywałem, więc nie będę go prezentował, tylko od razu przejdziemy do rodzinnego interesu. I może co by tu jeszcze, krytyczne grzmoty bokserskie, czyli również moje ulubione rękawiczki. No i tak, Natasza, jak widzicie, wizualnie, gdy na nią tak popatrzymy, w pierwszej chwili nie różni się prawie niczym. Jednak trzeba pamiętać, ona zadaje troszkę mniejsze obrażenia i troszkę dłużej się rozkręca. Oj, coś mi zniknęło. A, nie umiem kliknąć. Ale zaletą Nataszy jest to, że kiedy trafimy przeciwnika, jest on spowolniony zawsze od każdej jego trafionej kuli, a dodatkowo podczas rozkręcania czyli tak jak teraz trzymam prawy przycisk myszy, jestem troszkę mniej podatny na jakiekolwiek obrażenia, więc warto również mieć to na uwadze, że to jest dobre, żeby właśnie w jakimś miejscu kampić, na przykład tu sobie stanąć i strzelać do przeciwników, tu i o, do boju. A właśnie, tego też chyba nie powiedziałem, jeżeli mamy rozkręcony minigun, nieważne czy strzelamy czy z niego czy nie, i kucniemy, to nie możemy się wtedy poruszać, również o tym warto pamiętać, i dlatego tym bardziej uważam, że Natasza jest tutaj świetnym kawałkiem oręża, ponieważ możemy wtedy kucnąć, jesteśmy minimalnie mniejsi, przez co jesteśmy mniejszym celem, a jednocześnie możemy dzięki temu dłużej wytrzymać
ostrzał, jaki przeciwnik może w naszym kierunku wystosować. No ale dobra, przejdźmy może do broni alternatywnej, czyli rodzinny interes. Jest to strzelba. Jak widzicie, wiele się nie różni od podstawowej strzelby grubaska. Ma większy magazynek, troszkę szybciej strzela, ale wadą w tym wypadku są troszkę mniejsze obrażenia, które jednak ilość nabojów w magazynku może właściwie zniwelować, ponieważ możemy tych strzałów zadać więcej. Jednak oczywiście trzeba pamiętać, że w takim razie musimy mieć na uwadze, że przeciwnik może nas czasem właśnie dogonić po prostu, zanim zdążymy wystrzelać dość amunicji, żeby zrobić mu jakąś poważną krzywdę. Próbuję tutaj zeskoczyć przeciwnikowi na głowę. Powiedzmy, że prawie mi to wyszło. No, troszkę ich tu podziabałem. Nie wydaje mi się, że udało mi się to przeżyć, a jednak się udało. Na trzecim miejscu mamy krytyczne grzmoty bokserskie, moje ulubione rękawiczki. Wadą ich jest to, że wolniej strzelają. I wydaje mi się, że to nie jest napisane, ale mogę się mylić, nie mają glosowych trafień krytycznych. Możliwe, że mają, ja się tylko mylę, ale fajne jest to, że jeżeli zabijemy kogoś z tychże rękawiczek, krytycznych grzmotów bokserskich, to następne 5 sekund każde uderzenie jest krytyczne. Oj, chciałem wam to zaprezentować, ale niestety nie udało mi się, bo ktoś pyrę dobił za mnie. Bardzo fajna sprawa, szczególnie jeżeli to sobie połączymy z jakimiś kanapkami, o czym powiem za chwilkę. Ale dobra, może kolejne minigany. To, znaczy kolejny zestaw, co to mi tu jakieś powiadomienie. Dostałem jakiś item. O, super. Dla Demomana. Spoko. A właśnie, a propos, skoro już jesteśmy przy Demomanie, w tej chwili powinna się pojawić adnotacja, tudzież napis w filmiku, który mówi, kto dostaje broń dla Demomana z losowania z zeszłego odcinka, więc tutaj, że tak powiem, sprawdzamy, kto ogląda, jak to nie. I za chwilę też powiem o tym, jakie będą zasady konkursowe w tym odcinku. Ale może w międzyczasie pokażmy ulubioną kanapkę grubaska, do tego Tomisław. I gorące rękawice uciekiniera. Dobra, gorące rękawice uciekiniera są dość podobne. Przyznam, że zmienili je od czasu, kiedy ja nimi grałem, znaczy kiedy robiłem poprzedni poradnik, więc o wiele mniej je lubię, ponieważ teraz, jak widzicie, nad moim paskiem życia, czy nad moim krzyżykiem życia jest taka mała czaszunia. Ta czaszunia znaczy, że jestem naznaczony na śmierć i otrzymuje się, mnie pamięć się myli, obrażenia mini krytyczne, a w każdym razie zwiększone. Nie jest to napisane. I to naznaczenie na śmierć również jest aktywne chwilę po tym, gdy schowam rękawice. Więc jak widzicie, przełączę się na karabin i mimo to przez chwilę jeszcze ta czaszka jest widoczna nad moim paskiem życia. Również jest ona widoczna nad moją głową. No, ja tego nie widzę, ale inni gracze mogą widzieć nad moją głową taką małą czaszkę, co dla nich oznacza, że mogą mnie zaatakować i zadać mi zwiększone obrażenia. Co w takim razie mamy w zamian za to? Mamy zwiększoną prędkość ruchu. Właściwie tylko tyle dają te krytyczne grzmoty. Nie, to nie są krytyczne. Gorące rękawice uciekiniera, przepraszam. Że możemy po prostu szybciej sobie biegać. W zamian za to wyciągamy je wolniej, dostajemy zwiększone obrażenia i z nimi też bijemy wolniej. No, są dobre tylko po to, żeby, że tak powiem, zawinąć się z jakiejś walki albo na walkę szybciej dobiec. Nie do samej walki, że tak powiem, w sobie. Wróćmy może do pierwszego slotu, czyli minigun. W tym wypadku to właśnie nie jest do końca minigun, tylko taki właściwie karabin. Jest to Tomisław, jak widzicie. I może zacznijmy od wad, bo jest ich mniej. Wadą Tomisława jest to, że strzela wolniej. Trzeba o tym pamiętać, że strzela minimalnie wolniej od zwykłego minigana, więc przez to jest mniej pocisków, które wystrzeliwuje, no i mniej obrażeń zadaje. Ale jakie są zalety w takim razie? Po pierwsze, jest bardziej celny. Po drugie, szybciej się rozkręca. A po trzeciej, słyszycie to? No właśnie, nie słyszycie, ponieważ rozkręcony Tomisław nie wydaje żadnych odgłosów, więc możemy się chować na przykład za rogiem i przeciwnik nie wie, że tu będziemy, gdy mu wyskoczymy. Jeżeli mamy minigun, to bardzo łatwo, że tak powiem, na słuch można znaleźć grubaska. Tomisław niweluje te problemy, ponieważ dopóki nie zaczniemy ostrzeliwać przeciwnika, możemy po cichu czaić się gdzieś i przygotowywać do niebezpiecznego ataku. Ajajaj. Udało mi się zabić tego szpiega, dzięki czemu uratowałem zasobnik naszego inżyniera. No i na drugim miejscu, jeśli o to chodzi, mamy kanapkę. Kanapka ma dwa zastosowania. Po pierwsze, na lewym przycisku możemy ją zjeść, co nam leczy całkiem sporą ilość punktów życia, mianowicie 300, całkiem konkretnie przyznacie. Na prawym przycisku myszy natomiast możemy pomóc naszemu jakiemuś sojusznikowi, rzucając mu tą apteczkę. Tą kanapkę. W tym momencie kanapka leży na ziemi i dla każdego poza grubaskiem działa jako apteczka. Jeżeli grubasek ją po prostu podniesie, to w tym momencie podnosi ją najzwykle i mu się odnawia ten paseczek w prawym dolnym rogu, który, jak widzicie, mówi jadło. No i możemy ją zjeść. Jakbym miał nieważne ile HP, to po zjedzeniu kanapki znowu będę miał maksimum. Tu gdzieś szpieg widziałem. Albo i nie.
Dobra, spróbujemy tutaj troszkę wspomóc sojuszników, zanim przejdę do kolejnych części ekwipunku. Czy jest grubasek przeciwnika, czy nasz? Nie widzę. Tak, grubasek przeciwnika. I również miał Tomisława, więc mogłem go zlokalizować tylko widząc skąd strzela i ewentualnie po odgłosie samego strzału, jednak po odgłosie rozkręcenia nie udałoby mi się to. Dobra, zginąłem, więc może przejdźmy do kolejnych broni. Myślę, że na bestię i wejście smoka są dwa karabiny, za którymi mało przepadam, ale cóż. Tabliczka ladeczek, jest bardzo, bardzo spoko, odnawia mniej, ale ma niż kanapka, ale ma inne fajne zastosowanie. No i może w tym wypadku pięści ze stali również fajna rzecz. Dobra, więc tak. Wejście smoka samym działaniem nie różni się prawie w ogóle od zwykłego minigana. Strzela tak samo szybko, zadaje tak samo dużo obrażeń, tak samo szybko się poruszamy, będąc wyposażeni w niego, więc co za różnica. Różnica jest taka, że kiedy mamy rozkręcony minigun, bądź kiedy strzelamy, no bo wiadomo, kiedy strzelamy, to jest on rozkręcony, tworzymy wokół siebie ognisty krąg. Tenże ognisty krąg między innymi pozwoli nam bezpieczniej, że tak powiem, przed szpiegami się chronić, ponieważ podpali każdego szpiega wokół, jak widzicie, o, taki ogień wokół mnie leci. Wadą tego jest to, że co sekundę zużywa trzymanie minigana rozkręconego 6 sztuk amunicji, więc również pamiętać trzeba o tym, że w tym miniganie najszybciej wyczerpuje się amunicja, a jeżeli zaczniemy strzelać, no to jest podwójnie, bo nie tylko naboje zużywamy, ale też zużywamy właśnie wspomniany przeze mnie przed chwilą. Oj, chciałem uratować tego medyka, nie udało się. Wspomniałem ze mną przed chwilą ogień. Dobra, spróbujemy, czy uda mi się zabić tego. Udało mi się. Dobra, tabliczka ladyczeko. A, za mną był szpieg, skubaniec, no a ukrył się przed tym moim ogniem. Wadą tabliczki ladyczeko jest to, że leczy tylko 100 punktów życia. Możemy ją rzucić dokładnie tak samo jak kanapkę, żeby zmieniła się w apteczkę, tylko... No właśnie, kanapka działa jak średnia apteczka, a tabliczka ladyczeko, czyli takie inne czekolady, działa jak mała apteczka, więc warto pamiętać, że w ten sposób mniej przywrócimy przeciwnikowi. Sobie również przywrócimy mnie, ponieważ zjedzenie takiej tabliczki przywróci nam tylko 100 punktów życia, a nie 300, tak jak w przypadku kanapki. Ktoś by mógł pomyśleć, okej, więc na cholerę mi ta czekolada. A no, głównie po to, że jeżeli mamy maksymalną ilość punktów życia już uzyskaną, to ona da nam pewną nadleczkę, czyli to, co może osiągnąć, co może nam dać medyk swoim miniganem. Różnica polega na tym, że to jest zwiększenie maksymalnego zdrowia, czyli możemy również użyć apteczek przez te 30 sekund, kiedy to tabliczka czekolady, czy tam lady czego działa, możemy sobie... O, jak widzicie, mam 350 punktów życia i teraz nawet troszkę więcej. I teraz przez najbliższe 30 sekund tyle punktów życia będę miał. Do momentu, aż tabliczka ladeczego przestanie działać, wtedy będę miał 300 punktów życia. O, jak widzicie, przestało działać i teraz mi już spada, bo to zostało to traktowane jako nadleczka i teraz już mam 300. Bardzo fajna rzecz. Generalnie można to polecić. No i pięści ze stali. To jest druga moja ulubiona broń do walki w zwarciu, jeśli chodzi o grubaska. Zaletą jest to, że kiedy inni strzelają do nas, to otrzymujemy mniej obrażeń, a kiedy inni nas biją, to otrzymujemy więcej obrażeń, więc to jest bardzo fajna broń do zastosowania przeciwko przeciwnikom, którzy do nas strzelają, a których my chcemy dorwać do walki w zwarciu. Wadą dodatkową, poza tym, że dostajemy dużo więcej obrażeń w walce wręcz, jest jeszcze to, że broń jest chowana o 100% wolniej, czyli trzeba pamiętać, że dwa razy wolniej niż jakiekolwiek inne rękawiczki będzie chowana. Dobra, co nam zostało, jeśli chodzi o karabiny? Zostało nam musiężna bestia, czyli teoretycznie najmocniejszy, najsilniejszy karabin. Stag z Bizona, czyli super sprawa, którą często łączę z pięściami ze stali. I może w tym wypadku dusza wojownika? Niech będzie dusza wojownika. Dobra. Więc tak. Stag Bizona działa tak, że rzucić go też możemy. W sumie działa jako jaka apteczka? Też jako średnia, tak więc spoko. Jednak gdy zjemy stek bizona, to możemy wtedy używać tylko naszej broni, którą mamy ustawioną do walki wręcz, więc trzeba pamiętać, żeby to dobrze połączyć. W tym wypadku mam duszę wojownika, jak widzicie, 30% więcej zadawanych obrażeń, plus 50 zdrowia za każdy zabity cel przy użyciu duszy wojownika, ale mamy większą podatność na obrażenia. Zjedzenie steku bizona również powoduje coś bardzo podobnego, ponieważ gdy zjemy go, świecimy się i zadajemy i otrzymujemy zwiększone obrażenia. Zaraz, otrzymujemy też, nie mylę się? Tak, zadajemy obrażenia mini krytyczne, a otrzymujemy obrażenia zwiększone 25%, więc trzeba mieć to na uwadze. Jednak poruszamy się szybciej i w połączeniu z odpowiednim ekwipunkiem możemy naprawdę siać zamęt w szeregach wroga. Tak więc polecam tym, którzy lubią walczyć w zwarciu, na przykład pięściami można połączyć
stek bizona z pięściami ze stali, to jest bardzo fajna sprawa. No niestety, zginąłem. Może przełączymy tutaj się. Aha, tu już wszystko pokazałem, jeśli chodzi o drugi slot, to wrócimy może do shotguna. Co mi tutaj zostało? Nakaz eksmisji na pewno, świąteczny wigor i poza tym resztę patelnia, objector i te inne to są bronie uniwersalne. Więc może nakaz eksmisji, musisz na bestię. Wadą musisz na bestii jest to, że po pierwsze o wiele wolniej się poruszamy, gdy jest rozkręcona. Jak widzicie, idę naprawdę bardzo, bardzo wolno. Dużo wolniej też się rozkręca. Sam proces od momentu, zanim gdy przytrzymamy ten prawy czy też lewy przyciski myszy, do momentu, aż zaczną wylatywać z naszego karabinu pociski, jest naprawdę o wiele bardziej odczuwalny, więc że tak powiem tutaj pozycjonowanie, że tak to nazwę, jest o wiele istotniejsze dla naszego bohatera. Oj, i dostałem. Plusem natomiast mosiężnej bestii jest to, że zadaje o wiele większe obrażenia, znaczy o wiele, no 20%, dobra, to nie jest tak o wiele większe, ale większe obrażenia każdy pocisk zadaje, no i jesteśmy bardziej odporni na obrażenia, gdy tenże minigun jest rozkręcony, czyli bardzo podobnie jak z Nataszą. To jest właśnie, że tak powiem, jakby powiedzieć, nagrodą, czy też taką nagrodą pocieszenia może być za to, że ten minigun się wolniej rozkręca, więc dzięki temu możemy troszkę więcej tych obrażeń wytrzymać, zanim przeciwnik nas załatwi. Potem mamy nakaz eksmisji. Jak widzicie, to powinno to być według mnie widoczne już na nagraniu. O wiele szybciej moja postać bije przy użyciu tejże broni. Jednak wadą jest to, że zadaje te obrażenia o wiele wolniej. Znaczy nie o wiele wolniej, szybciej, ale mniej. O, to chciałem powiedzieć. Bije szybciej, uderza słabiej, dodatkowo szybciej się ruszamy i gdy kogoś trafimy, dostajemy bonus do prędkości ruchu. Natomiast tak jak mówię, bijemy o wiele słabiej, jesteśmy bardziej podatni na obrażenia, więc tu również trzeba to bardzo taktycznie używać. Świetna ta zbroja przede wszystkim, kiedy chcemy kogoś dobić, bo domyślamy się lub wiemy jakimś magicznym cudem, że nasz przeciwnik ma mało HP, więc szybko wyciągamy rękawiczki, które na przykład w połączeniu z mosiężną bestią są dość mądrym wyborem, ponieważ mosiężna bestia rozkręca się szybko, znaczy długo, więc jeżeli chcemy kogoś szybko dobić, a jest blisko nas, to w tym momencie możemy wyciągnąć właśnie nakaz eksmisji. Jak widzieliście, trafiłem go. Dostałem mały bonus do prędkości ruchu i jak sobie pobiegałem, o, jeszcze bym dogonił tego snajpera, ale jednak się nie uda. O, dobra, spróbujemy dopaść go teraz. Nie, dopadniemy, o. Dopadłem, widzieliście, demomana, dostałem bonus do prędkości ruchu, żeby dobiec do tego snajpera, jednak on zdjął mnie headshotem, co było bolesne. I zostało nam tylko w sumie, tu wrócimy do Nataszy, która jest, tak jak wspomniałem, ale wrócimy sobie do podstawowego ekwipunku, poza jeszcze świątecznym wigorem. Świąteczny wigor jest dość specyficzną bronią, ponieważ trafienia krytycznie znają obrażeń, jak sami widzicie. Jest to dość słabe, jeżeli chodzi o walkę, jednak jest to dość ciekawy aspekt, jeżeli połączymy to z obrażeniami krytycznymi. Kiedy trafimy przeciwnika świątecznym wigorem i byłoby to trafienie krytyczne, może to być połączone również z jakąś aurą obrażeń krytycznych albo z Uberganem od, czy też Crit Screen od medyka, wtedy takie uderzenie krytyczne zamienia przeciwnika w śmiejącą się, że tak powiem, niezdolną do walki kukłę, która po prostu stoi chwilę i się śmieje, a my mamy w tym czasie możliwość wyciągnięcia karabinu i dobicia przeciwnika, po prostu posyłając mu serię ołowiu w twarz, albo nasz sojusznik, który znajdował się w pobliżu, może również pocisnąć serię obrażeń w twarz przeciwnika, tudzież w plecy, w dupę, w bok, w cokolwiek tam chce, gdy przeciwnik się śmieje, więc jeżeli odpowiednio to połączymy, również jest to bardzo taktycznie do rozegrania. Osobiście nie przepadam za tą bronią, bo jednak uważam, że obrażenia są bardziej istotne. Tym bardziej, że no, opieranie się na samej nadziei, na to, że akurat to uderzenie byłoby krytyczne, bywa, że tak powiem, niewygodne. To by były wszystkie bronie, jakie miałbym dla was do zaprezentowania dla Grubaska. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Jeśli nie, no to trudno. Pamiętajcie, że jeszcze będą kolejne odcinki ze specjalnymi zachowaniami różnych broni i nie tylko. Jeśli czekacie na następny odcinek, w którym to będzie już kolejna postać, czyli inżynier, to dajcie znać w komentarzu i przede wszystkim dajcie łapkę w górę, bo każda łapka w górę zachęca mnie oczywiście do tego, żeby szybciej powstał kolejny odcinek, a jak widzimy postacie jeszcze 4, a potem przecież poradników do Team Fortressa jeszcze będzie całkiem sporo na tematy, że tak powiem, inne. No i na sam koniec to, co wszyscy lubią, czyli małe losowanko, kto chciałby dostać broń dla Grubego, dowolną broń z mojego ekwipunku, niemalże, bo kuriozum żadnego nie dam. No, nie, no tak, nie dam, bo to są same moje ulubione bronie, jeśli chodzi o kuriozum, więc zachowam je dla siebie. Ale poza tym dowolna broń z mojego ekwipunku dla Grubaska trafi do jednej osoby,
która uargumentuje, dlaczego tą broń miałaby dostać. Mianowicie w komentarzu trzeba napisać: grubasek ma małe nóżki. Bo jak widzicie, ma małe nóżki, więc trzeba napisać: grubasek ma małe nóżki, a ja chcę broń bla bla bla, bo coś tam. Kto napisze, ten bierze udział w losowaniu, które to, że tak powiem, zakończy się, gdy będę nagrywał następny odcinek. Nie wiem kiedy, zobaczymy. Myślę, że tak powiem, że będę oczekiwał na odpowiednią ilość łapek w górę, zanim to też się stanie, żebym wiedział, że ktoś te poradniki chce w ogóle oglądać. Z mojej strony to już było na tyle. Przypominam również, że jeżeli chcielibyście mi wysłać jakąś, że tak powiem, zachętę do większego nagrywania w postaci donate'ów, to opis filmiku zawiera link do propozycji wymiany ze mną, żeby mi jakąś tam broń, na przykład czapkę, drwinę, cokolwiek w tym fotocie wysłać. A jeśli chcecie ze mną po prostu zagrać, to również jest taka możliwość. Pamiętajcie, że istnieje na Steamie coś, co się nazywa Grupa Zygfryda, do niej również macie link w opisie. I na grupie Zygfryda tworzę ogłoszenia, kiedy planuję jakieś wspólne nagrywanie Team Fortressa albo jakiejś innej gry. Tam daję link albo IP serwera, na który możecie wbić, żeby ze mną zagrać. Z mojej strony to już było naprawdę na tyle. Dzięki wam wszystkim za towarzystwo, trzymajcie się i do następnego.